Cześć, jestem Estera. Właśnie znajdujemy się przed budynkiem liceum w Górze. Dzisiaj wielkie wydarzenie. Mamy otwarcie nowej pracowni Filmoteki Szkolnej. Jest to mini sala kinowa, która pozwala nam rozwinąć nasze zainteresowania związane z kinem. Tak więc zapraszamy. Za tymi oto drzwiami rozgrywa się właśnie konferencja prasowa, uroczyście otwierająca naszą pracownię. Zobaczmy, co tam się dzieje. Na konferencji obecni byli przedstawiciele lokalnych władz, dyrekcje szkoły i delegacje uczniowskie. Wszystko bacznie rejestrowały media, nie milkły głosy zachwytu. Dzień dobry, co się panu najbardziej podobało w pracowni? Zacznę od tego przepięknego wystroju, nader profesjonalnego sprzętu, a resztę chyba to później. Nagłośnienie było dość dobre, było w ogóle wszystko słychać i bardzo. Sama tam tynkowałam ściany i pomagałam, więc efekt końcowy jest naprawdę super. Bardzo mi się podoba przede wszystkim samo wyposażenie, jest niezwykle imponujące. Myślę, że jak na szkołę naszą górowską jest bardzo fajne. Przede wszystkim mam nadzieję, że będzie w pełni wykorzystane, bo tak naprawdę sztuka nie polega na tym, żeby coś stworzyć i później to zostawić, ale żeby z tego rzeczywiście korzystać. Jestem zadowolona, cieszę się, że coś takiego ma miejsce u nas. No i myślę, że w przyszłości więcej będzie takich inicjatyw. Pracownia Filmoteki Szkolnej to pomysł Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Nasza reporterka, Ola, rozmawiała z koordynatorką projektu, Agatą Sotomską. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym, żeby pani mnie trochę poprowadzała po pracowni, opowiedziała, co tu się znajduje. Tak, zapraszamy do spaceru może od początku Filmoteki Szkolnej, czyli od pakietu, który tam się znajduje, może podejdziemy. Jest tutaj cała ekspozycja filmowa. Ten oto pakiet, który zawiera 26 płyt DVD, wysłaliśmy w 2009 roku do wszystkich szkół ponadpodstawowych w Polsce i to był pierwszy element Filmoteki Szkolnej. Natomiast teraz jesteśmy już w kolejnej fazie, otwieramy pracownię Filmoteki Szkolnej. Są kolejne filmy udostępnione przez internet na stronie i jest pracownia jako zwieńczenie tego wszystkiego. Także możemy oglądać filmy w świetnej jakości na tym dużym ekranie, który tam właśnie widzimy. Zapraszam do naszego centrum dowodzenia. Także mamy tutaj cały specjalistyczny sprzęt. Mamy wyłącznik do naszego światła, naszych reflektorków tutaj, kinkietu. Mamy Blu-raya, z którego możemy puścić w najlepszej jakości filmy. No i mamy komputer, z którego możemy podłączyć oglądanie filmów z platformy Filmoteki Szkolnej. Tamte filmy umieszczamy w jakości najlepszej. Jeżeli są tylko zrekonstruowane cyfrowo te filmy, to oczywiście takie są publikowane. Także wtedy możemy w pełni wykorzystać możliwości pracowni i dźwiękowe, i właśnie związane z obrazem. Pracownia ma rozwijać nasze zainteresowania filmowe. Jak rozmawiać o filmie, mówiły dziś krytyczki filmowe. Zaraz w pracowni filmowej odbędzie się debata dotycząca filmu. Ja mam przyjemność rozmawiać z krytyczkami filmowymi, panią Anną Bielak i Kają Klimek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaki jest cel prowadzonych przez panie warsztatów i co chcą panie przekazać młodzieży? Bardzo byśmy chciały, żeby i młodzież, i nauczyciele przekonali się co do tego, że filmy mają swoje gatunki, mają swój język, mają swoją narrację, tak jak wszystkie formy literackie. I tak jak uczymy się czytać powieści, pisać rozprawki, tak samo powinniśmy się uczyć czytać kino i czytać konkretne filmy, wiedzieć, z jakich elementów się składają i co to znaczy. Jasne, a poza tym strasznie fajnie można później w różnych pracach, które się pisze w liceum, zresztą u mnie w liceum też tak było, mimo że to nie było za czasów, kiedy jeszcze pism nawet nie istniał i o filmotece szkolnej nikt nie słyszał, można jakby szukać powiązań między tym, co się czyta w lekturach szkolnych, a w tym, co filmy na podobne tematy opowiadają. Nie wiem, pamiętam, kiedy ja pisałam pracę maturalną, to akurat była taka jeszcze forma rozprawki, nie tak jak teraz to wygląda, pisałam o figurze rycerza.
kulturze i pisałam nie tylko o Rolandzie na przykład, ale też o rycerzu z siódmej pieczęci Bergmana i to było jak najmilej widziane. A czy zauważają Panie duże zainteresowanie filmami wśród młodzieży? Wydaje mi się, że jest ogromne zainteresowanie filmami wśród młodzieży, tyle że głównie tymi chyba mainstreamowymi, bo głównie takie filmy są w kinach, nie? Nie zgodzę się, bo ja się interesuję jak najbardziej kulturą popularną i kinem mainstreamowym i za każdym razem jak mam okazję rozmawiać z młodzieżą o takim kinie, się okazuje, że to nie jest tak, że oni te oglądają te filmy, bo każdy ogląda co innego. Jest tak duży rozdźwięk, jakby jeśli chodzi o gust filmowy, że to wcale nie działa tak, że młodzież chodzi głównie na kino mainstreamowe, bo są tacy, co oglądają tylko Bergmana albo Felliniego i oni nawet nie wiedzą, o czym ja do nich mówię. Więc nie da się jakby chyba tutaj jednej takiej kategorii przyłożyć, że kino superbohaterskie na przykład to jest kino młodzieżowe. Jestem zachwycona tym, że się ze mną nie zgodziłaś. Bardzo mi się podoba. Dziękujemy bardzo. Naszej szkolnej sali kinowej nie byłoby, gdyby nie charyzma pani Eweliny Waląg. W naszym liceum od kilku lat działa szkolne koło filmowe Wonder Lab. Sama nazwa jakby charakteryzuje ową grupę. Wonder oznacza jakąś tajemniczość, coś ciekawego, jednocześnie niespotykanego. Natomiast ta końcówka lab jako laboratorium tej tajemniczości. A z drugiej strony nasz lab, czyli Labrador, mój czekoladowy, który jest patronem naszym takim umownym koła filmowego. Moim najukochańszym działaniem to są noce filmowe, bo wtedy poznaję charakterologicznie każdego z uczniów i z uczennic i możemy wtedy spędzić czas na grach terenowych po szkole, możemy wspólnie przygotowywać posiłki i siebie poznawać, oglądać też filmy albo czasami, jak jesteśmy już zmęczeni, to obserwować jak kto śpi, jakie dźwięki z siebie wydaje, to też jest cenne w naszych kontaktach tutaj interpersonalnych. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Gościem specjalnym podczas dzisiejszego wydarzenia była pani Sandra Staniszewska, aktorka, którą ostatnio mogliśmy oglądać w filmie Kamienie na szaniec. Jak wiem, jest pani związana z naszą szkołą. Czy mogłaby pani mi i naszym widzom coś o tym opowiedzieć? Odkryliśmy kronikę, w której jest moje zdjęcie i wpis dotyczący konkursu, który się odbywa w waszej szkole. To jest konkurs poezji Adama Mickiewicza. Tak. Ja wtedy prawdopodobnie się pierwszy raz przygotowywałam do szkoły teatralnej i postanowiłam spróbować swoich sił i powiedzieć tutaj fragment. Tak mi się wydaje, że to był fragment pana Tadeusza i bajka Mickiewicza Lis i Kozioł, ale nie jestem pewna 100%. No i podobno wygrałam drugą nagrodę. Na pewno dyplom mam wklejony w mojej kronice osiągnięć. A czy to był w ogóle pani pierwszy krok w kierunku kariery aktorskiej? To nie był pierwszy. Pierwszy był w roku 98, kiedy wygrałam casting jako mała dziewczynka do Teatru Lubuskiego w Zielonej Górze i tam grałam z dorosłymi aktorami. Później były różne konkursy, między innymi ten później, ale cały czas jeździłam już od tamtego momentu, czyli od małego. A jestem bardzo ciekawa, czy ma pani jakieś specjalne metody przygotowawcze przed nagraniem filmu? Na pewno trzeba się skupić, na pewno jest coś takiego jak koncentracja, ale to przyda się każdemu nawet nie tylko przed konkursami recytatorskimi, przed filmem, ale i przed egzaminem. To jest taki moment, kiedy bierze się na przykład ołówek, siada się na krześle nie opierając się, siada się po prostu w wyprostowanej pozycji i patrzy się na ten jeden ołówek przez jakieś około minutę, nawet dwie minuty, koncentrując się tylko na tym, że patrzę na ołówek i wyrzucając wszystkie inne myśli. To pomaga po prostu być tu i teraz skoncentrowanym, skupionym. Później inne metody. To jest na przykład taki krzyk, który pokazał mi Krystian Lupa, który był reżyserem mojego dyplomu aktorskiego. To już jest na emocje. Jeżeli potrzebujemy wyrzucić z siebie emocje i mamy jakiś spektakl, to zamykam się w toalecie albo w jakimś miejscu, gdzie mnie nikt nie widzi i wyobrażam sobie najstraszniejsze rzeczy, które po mnie chodzą, czyli węże, pająki i tak dalej i strasznie krzyczę. Od takiego krzyku niemego, czyli na zamknięcie w ogóle siebie w środku w tej agresji, po wyrzucenie tego na zewnątrz. Nie będę tego prezentować, bo jestem chora i w zasadzie nie powinnam teraz krzyczeć. Ale w momencie, kiedy tak wszystko z siebie wyrzucisz, krzykiem, złością, agresją, to potem możesz wyjść i masz taką gotowość do
podjęcia jakiegoś tematu, wyzwania aktorskiego. A w jakiś sposób utożsamiła się Pani z aktorką, z postacią, którą Pani grała w Kamieniach na Szaniec? Ciężko mi było, bo to zupełnie inna postać niż ja. Ja byłam pewna, że dostanę tę drugą postać, tę Monię, a nie Halę. I też byłam castingowana do Moni. Pod czym okazało się, że zagram Halę. Może dlatego, że pasowałam bardziej wizualnie do Marcela Sabata, czyli Zośki. Czasami to po prostu na tym polega, że casting castingiem, ale później musisz po prostu pasować do postaci, która gra główną rolę i nieważne, co tam chcesz zagrać, nikogo to nie interesuje. Na pewno ta postać jest na kontrze do mnie, czyli ona jest bardzo wsobna, bardzo pokorna, nie na zewnątrz, wszystko jakby tłumione wobec drugiego człowieka, czyli zasłuchana. Nie mówię, że nie mam tych cech, ale na pewno w ogóle współczesne kobiety są inne i trzeba było poszukać gdzieś takiej skromności na zasadzie, jak kiedyś kobiety bały się wypowiedzieć, bały się, nie wiem, mieć swoje zdanie na jakiś temat, sprzeciwić mężczyźnie, tego trzeba było poszukać, bo w dzisiejszych czasach to każdy tam jest równouprawnienie i w zasadzie każdy potrafi głośno wypowiedzieć swoje zdanie, a kiedyś nam chodziło w tym filmie, żeby to jednak był główny bohater, a wszyscy dookoła niego jakby zapatrzeni w jego siłę, w jego autorytet i tego trzeba było poszukać. W ogóle Kamienie na Szaniec to trudny tematycznie film i występowała tam scena rozbierana i wszyscy tutaj zastanawiamy się, jak Pani to przeżyła i czy Pani się w jakiś sposób przygotowała do tego, bo na pewno było to ciężkie i trudne dla Pani. No było to dla mnie bardzo krępujące. No, najpierw było tak, że zadzwonił telefon i zadzwonił producent i powiedział: Sandra, słuchaj, bo tu będzie taka scena, ja wiem, że Ciebie to na razie będzie przerażać, ale ja muszę wiedzieć, pokazujesz tył czy przód? Ja mówię, słucham. No, czy tył czy przód wolisz pokazać, bo będziesz musiała coś pokazać, bo będzie taka scena. No to przód czy tył? A ja mówię, no dobra, no to przód. Nie, no mówię, no nie wiem, porozmawiamy na miejscu, w ogóle jestem zaskoczona takim telefonem. U nich to już jest mechanizm, to jest normalne. W filmie nikt cię siebie nie wstydzi nawzajem, jak już raz przez to przejdziesz, to później już jest jakoś lżej. Ale na, no oczywiście do mamy zadzwoniłam, ona jakoś o dziwo powiedziała, słuchaj, taki film, co ty się zastanawiasz w ogóle? Nie ma problemu, to na pewno będzie pięknie pokazane. W szkole teatralnej uczą nas obcowania ze swoim ciałem. Bardzo często mamy zajęcia, gdzie podczas baletu czy tańca współczesnego masz kontakt z drugim człowiekiem, że to ciało jest jednak tylko na przykład w body, gdzie to jest naprawdę zupełnie prawie że jak nagość i każdy siebie akceptuje. I dlatego to nie było aż tak trudne jak na przykład dla osoby z zewnątrz, która jest bez szkoły, nagrać taką scenę. A później było tak, że po prostu się prosi całą ekipę o opuszczenie danego pomieszczenia i zostaje tylko reżyser, operator i aktor, no i osoby niezbędne w jakimś stopniu. No i ja się trzęsłam jak galareta. Pierwsze ujęcie było do wyrzucenia, bo po prostu tak latałam cała ze stresu. No i Marcel tak na mnie spojrzał, mówi: Sandra, co ty się stresujesz w ogóle? Mówię, ty się nie stresujesz? Nie, w ogóle. Chodź tu, przytulił mnie i mówi, weź się nie stresuj. Jakoś tak jego też podejście wpłynęło na to, że było mi lżej. A czy jest jakiś film, w którym chciałaby Pani bardzo zagrać? No w bardzo wielu. Dopiero jestem na początku swojej kariery i mam mnóstwo marzeń. Na pewno marzy mi się scenariusz, gdzie będzie fokus cały skierowany na kobietę, na główną rolę damską, no bo w większości filmów, które oglądamy, to mężczyźni odgrywają pierwsze skrzypce. Mało jest pięknych ról dla kobiet, a marzy mi się takie wyzwanie, ale to nie chodzi o to, że ja bym chciała zagrać królową, czy chciałabym zagrać narkomankę, czy chciałabym zagrać jakąś panią nauczycielkę w jakimś filmie. To w ogóle jakby typ osobowości jest mi obojętny. Ważne jest zadanie, co tam będzie, jaki temat, co trzeba będzie przeprowadzić, żeby ktoś po prostu napisał dobry tekst, bo takich tekstów jest mało w Polsce, bardzo mało jest dobrych scenariuszy. I to się czuje, jak się czyta scenariusz filmowy, że o, Jezu, to pasuje do mnie. Ja tutaj mam bardzo dużo do powiedzenia w tym temacie, a chciałabym to przerobić i chciałabym to nagrać. Tak więc nie mam jednej jakiejś wymarzonej roli. To dziękuję Pani bardzo. Dziękuję serdecznie. A chciałam zapytać jeszcze o Twoje marzenia zawodowe. Ja jeszcze zastanawiam się nad byciem dziennikarką lub po prostu
wykładać coś na jakimś uniwersytecie. No to życzę powodzenia w takim razie. Dziękuję bardzo. To może jednak uda mi się Panią przekonać, aby pokazała Pani to ćwiczenie. Pokażę Wam. Uwaga. Dalej, dalej, bo mogę to wymachiwać rękoma. Tyle zostawimy, żeby nie obudzić szkoły. Kwestia wyobrażenia sobie od początku, że coś się dzieje, jakieś węże wchodzą na ciebie, widzisz nagle później, żeby sobie dokładać, potem widzisz całą podłogę tego dookoła, potem wszystko ci się wślizga gdzieś pod ubrania, można aż do płaczu. No i teraz mam w sobie coś takiego, że to co czuję, to mocno mi serce bije. Bo jakby wasz organizm nie filtruje tego, że to było udawane. Jest to w jakimś sensie udawane, wiadomo, bo to nie ma porównania do tego, kiedy coś takiego by się zdarzyło naprawdę. Ale jest taki pewien stan gotowości do wyjścia na scenę, bo serce mi bije. Mam więcej, zhiperwentylowałam się, czyli mam ten oddech mi gdzieś tam mocniej chodzi. I mam jakiś tam błysk w oku i jestem gotowa, żeby coś zagrać. Kiedy wychodzisz tak na scenę zupełnie... na surowo, nigdy nie zainteresujesz swoją osobą tak ludzi z zewnątrz. Musisz mieć jakiś taki impuls. Są różne metody. Ludzie się na przykład bardzo szybko oddychają. Marcel Sabat tak robi, że... aż mu się tak troszeczkę... To jest nawet niezdrowe, nie? Ale łzy mu napłyną do oczu i on jest wtedy gotowy, żeby grać, nie? Więc zachęcam Was, jeżeli przed jakimiś konkursami można to ćwiczenie wykonywać, ale raz dziennie, nie więcej. Bo to też jest... tam na głowę może się zadziałać nie bardzo. No. Ola. Klaudia. Magda. Agata. Ola. Klaudia. Oliwia. Natalia. Estera. Martyna. Agata. Dzień dobry. Co się Pani najbardziej podobało w pracowni? Pracownię, że nie oglądałam. Ale dla gimnazjum, czy w ogóle dla szkoły? Może dla pracowni filmoteki szkolnej w liceum w Górze. O, no. Ola, jak to było? Cześć. No właśnie, nie wiem. To już koniec naszego programu. To już niestety koniec naszego programu. Mam nadzieję, że się Państwu podobało. Ja teraz uciekam do pracowni oglądać filmy. Państwa również do tego zachęcam. Do widzenia. Bye.